Siemanko, z tej strony Szymon Andro Techmaster. W tym krótkim wideo pokażę Wam nowy tweak, który został wydany dosłownie parę minut temu. I tweak nazywa się SB Power Alert. Co tweak robi? Pokażę Wam, jak go ustawić na początek, a później co on robi. Po zainstalowaniu tweaka musisz iść do ustawień, znaleźć swoje ustawienia do aktywatora, kliknąć na wszędzie chociażby, albo dostosuj po prostu ustawienia wedle siebie, według siebie, mi się po prostu podoba, dlatego ustawiam. I wybierasz sobie opcję, którą chciałbyś aktywować ten tweak. Tak jak ja u siebie mam pod standardowym przyciskiem usypianie, włączenie, wyłączenie, czyli normalny power button na górze i long hold. I kiedy klikniesz na long hold, pokazuje Ci różne opcje do ustawienia. I po zainstalowaniu tweaka pokaże Ci się na samej górze SB Power. Już u mnie jest zaznaczone. I pokazuję Wam, co to robi. Tweak polega na tym, że jest to rozciągnięty, zaawansowany power menu. Kiedy przytrzymuję swój power button, zamiast czerwonego paska u góry, na którym piszę po prostu wyłącz, pojawia mi się okienko, pokazuje mi, ile mam wolnej pamięci RAM na samej górze. Mogę i mam kilka opcji do wyboru, tak jak na Androidach. Reboot, power off, respring, safe mode, lock or cancel. Wydaje mi się, że tweak jest bardzo użyteczny, bo czasami, kiedy chcesz, jeśli telefon muli albo coś w tym stylu, jeśli chcesz zrobić respring albo reboot, przytrzymujesz power button tak jak do normalnego wyłączenia wcześniej, masz kilka opcji do wyboru, także wydaje mi się, że tweak jest bardzo użyteczny i łatwo go aktywować, nie ma żadnych zbędnych ustawień, wystarczy mieć zainstalowany aktywator. I pełną nazwę tego tweaka znajdziesz w opisie pod video i source, z którego możesz pobrać ten tweak, jest całkowicie darmowy, także nie trzeba dla niego płacić. Jeśli podobało Ci się wideo, subskrybuj do kanału i oglądaj inne wideo z wszystkimi jailbreak tweakami kompatybilnymi z najnowszym oprogramowaniem Apple iOS 7. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.